W ostatnim czasie mieliśmy bardzo niedobre komunikaty ze Zduńskiej Woli związane z tym, że no niestety palimy węglem, oby, bo czasami również niedozwolonymi jakby substancjami. Stąd też chcemy zachęcić mieszkańców do tego, żeby skorzystali z dofinansowania z Narodowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby przyjrzeć się tym źródłom ciepła, które dzisiaj mamy i być może skorzystać z tej oferty, żeby je unowocześnić, żeby zmniejszyć emisję szkodliwych związków do atmosfery. Również w tym projekcie przewidujemy korzystne warunki dofinansowania w związku z podłączaniem się do naszych sieci cieplnych. My przedłożymy Państwu szczegółowe wytyczne związane z tym, jak skorzystać z 40% dofinansowania kosztów kwalifikowanych tego typu przedsięwzięć, bo warto jakby podkreślić, że w grę wchodzi podłączenie do miejskich sieci cieplnych, również zastosowanie kotła na gaz ziemny. Przewidujemy dofinansowanie ogrzewania elektrycznego, kotłów na oleje opałowe, kotłów na biomasę, a także pompy ciepła. Pragnę poinformować, że wnioski będą dostępne w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. Będzie można je składać do 20 marca. Będą również zorganizowane spotkania bezpośrednie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu. Takie spotkania będą miały bodajże 14 marca w gimnazjum numer 1, tutaj w parku na sali gimnastycznej, a także w filii Miejskiego Domu Kultury w Karsznicach. Chcemy szeroko zapropagować tą możliwość i niezależnie od jakichś krajowych przedsięwzięć, to rzeczywiście zachęcić tych, którzy zdecydują się na tego typu przedsięwzięcia, żeby uzyskać dofinansowanie. Raz jeszcze podkreślę, że jest to niezmiernie ważne, żebyśmy krok po kroku w pewnej strategii uzyskiwania czystego powietrza w mieście Zduńska Wola budowali właśnie takie możliwości, które zachęcą do tego, żeby się podłączać do sieci cieplnych, a także unowocześniać te źródła ciepła, które no niestety na ten moment w wielu przypadkach są bardzo przestarzałe. Spółka będzie wspierała te przedsięwzięcia indywidualnych mieszkańców, które po prostu będą zmierzały do przyłączenia się do miejskich sieci cieplnych. I będziemy chcieli jednorazowo 1000 zł przekazać dla klienta, który będzie się przyłączał do miejskiej sieci cieplnej. Powiem Państwu tak, taką istotną rzecz, o której też prezydent mówił wcześniej na konferencji, że również planujemy w tym roku wspólnie z miastem, czy miasto zamówi plan uciepłownienia Zduńskiej Woli, żeby to strategicznie rozwiązać. I kolejna sprawa, tak naprawdę ta energia, która jest cieplna z elektrociepłowni poprzez sieć miejskich sieci cieplnych, jest najbardziej, najczystsza i najekonomiczniejsza. Po pierwsze, około 98% tych pyłów, które mamy właśnie z tych indywidualnych kotłowni, jest wyłapywane na elektrofirtach w elektrociepłowni i w związku z tym będziemy zainteresowani i zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy są, mają w pobliżu sieć, żeby zgłaszali się do nas, bo oprócz możliwości wykorzystania tego programu Wojewódzkiego Funduszu będziemy również wspierać. Powiem Państwu tak, żeby to tak było obrazowo. Po pierwsze, koszt takiego przyłącza to nie jest wyższy
właściwie jest porównywalny do zakupu pieca na ekogroszek i tych kosztów związanych. To trzeba za każdym razem indywidualnie to rozpatrywać, ale to jest między 5 a 7 tysięcy złotych. Biorąc to do finansowania, to jest niewiele. I pozwoliłem sobie dzisiaj zrobić takie rozeznanie, jakie są koszty energii cieplnej i ciepłej wody użytkowej w ciągu roku. Więc jeżeli domek jednorodzinny jest prawidłowo zabezpieczony i ocieplony, to te koszty nie sięgają więcej na poziomie, w okresie 12 miesięcy za utrzymanie ciepła i wykorzystywanie przez cały rok ciepłej wody użytkowej około 5-6 tysięcy. To nie są duże koszty. Jak sobie Państwo policzą, ile mieszkańcy muszą tracić na węgiel, to są koszty porównywalne. Mamy święty spokój, jest to automatyka. Te węzły są w sposób nowoczesny już przygotowane, one zmieniają temperaturę. Zresztą to widać dzisiaj po lokatorze. Lokator, który ocieplił bloki, te koszty ciepła są dużo niższe i mieszkańcy niektórzy mają nawet nadpłaty. Tyle. Zapraszam mieszkańców do programu, który tutaj Pan Prezydent ogłasza, jak również zapraszam mieszkańców, żeby zgłaszali się do nas, do miejskich sieci cieplnej, żeby również, jeżeli podejmą decyzję przyłączyć się do sieci cieplnej, też będziemy tą dotację z zysku za 2016 rok, 1000 zł, powtarzam, przekazywali indywidualnemu klientowi. Dziękuję bardzo.